Państwa w Warszawie takie mohery patrzące się od dołu nieartystycznie. Niech Państwo się przyjrzą, jak nasza Martusia tak artystkę gra, taką super artystkę w Londynie. To ona włosy na fiolet, jedna połowa, potem jakieś inne kolory i tak się od dołu patrzy, ale artystycznie. I teraz o to chodzi, żebyśmy umieli odróżnić, co jest artystyczne od tego, co nie jest artystyczne. Oczywiście, proszę Państwa, sztuka to jest parabola, hiperbola, świadoma przesada, saga, saga rodu, opowiadanie historyczne, poezja, no to przecież, jak to się mówi, i w średniowieczu Biblia nie była dla wszystkich, jak naród ciemny był strasznie. Teraz wcale nie jest mądrzejszy, bo przy sterowaniu szatana diabła to chcieli być mądrymi, stali się głupi. No to przecież, wiesz, książek pełno mają, prawda? I w Pałacu Kultury tutaj swego czasu, to o tym już trąbimy od 100 lat, że tak powiem, się okupili. Dużo książek, no kosztują. Książka dzisiaj jest jeleniem tu w Warszawie. Się dużo zmieniło. Książka kosztuje 45 zł, 65 zł. I jak ją kupisz, to już cię mają. Bo tak, te książki nigdzie nie sprzedasz. No, 2 złote ci dadzą, no to jest sens. Książka jest jeleniem w Warszawie. Natomiast jak tutaj w Pałacu Kultury Stalina i Lenina swego czasu były, proszę Państwa, targi książki, to ludzie okupili się z torbami do domu, będą czytać, cholera, będą czytać, ale stoją na przykład tak, gedonici, to jest taka grupa religijna, która rozdaje, proszę Państwa, chrześcijańskie pisma greckie. I co się dzieje? Ludzie przyjmują, bo wstydzą się nie wziąć, ale wyrzucają do śmietnika. Także Biblia w Warszawie w śmietniku. Prawosławni w Warszawie nie istnieją. Cerkiew polska, nawet ta, która była, ale której i tak zawsze było tutaj, na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem, było mało i jest jeszcze mniej. Cerkiew polska nie istnieje. Cerkiew polska jest tylko w internecie. W Anglo-Ameryce Białystok. A weź w to wejdź.